Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Wiem, że ten odcinek miał się pojawić wczoraj, ale no niestety nie było mnie w domu, miałem inne obowiązki, ale dzisiaj nadrabiamy temat. Moi kochani, dzisiaj przetestujemy sobie wszystkie nowiusieńkie skiny, które zostały dodane do gry. Skinów jest naprawdę sporo, ocenimy je w skali od 1 do 10 i wy też napiszcie w komentarzu, który z tych skinów wam się najbardziej podoba. A te trzy osoby zgarniają przedpremierowy skin do Byrona. Gratuluję, odezwijcie się do mnie na e-mail, który macie w opisie, a ja wam podeślę kodziki, dzięki któremu będziecie mogli sobie aktywować skina. Zaczniemy sobie od skinów halloweenowych i zobaczcie, moi drodzy, Leon dostał nowego skina. W sumie jego skin został poprawiony. Pamiętacie? Takiego białego wilka Leona. On wyglądał troszeczkę inaczej. Był bardziej niebieski. Teraz jest taki mega fajny, faktycznie złowrogi wilkołak. Ja tego skina mam, więc tego skina, można powiedzieć, dostałem za darmo. Na tym koncie sobie go kupimy. Zobaczymy, czy faktycznie ma nowe animacje. Jak widzimy, mamy do niego spray, ikonę gracza oraz emotkę. No to zobaczmy, czym ten Leon rzuca. Okej, on rzuca... Co to jest? Łańcuch jakiś? Smycz? To chyba jest smycz na łańcuchu. Coś takiego. Znikamy. Uwaga, bum! Wow! I w tym miejscu, gdzie zniknęliśmy, pojawia się drzewo. Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasz klon. Pyk! Okej, nasz klon wygląda tak samo jak my. Klikamy jeszcze raz, zniknięcie. No i to drzewo jest kozackie. W skali od 1 do 10 oceniam tego skina 10. Must have w waszej szafce. Przypominam każdemu, zanim kupicie gemy, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Jesteście po prostu kochani. Teraz lecimy z kolejnym skinem. A kolejny skin jest do pierwszej postaci w Brawl Stars, czyli do Shelly. Nazywa się to Czarownica Shelly, będzie kosztowała też 200 gemów. I tutaj też mamy taki cały pakiecik. Bum! Czarownica Shelly. Tak wyglądają dodatki. A tak nowa Shelly strzela. Bum! Czemu ona strzela jakimiś takimi... glutami z oczami? To są żaby? Sowy? Co to jest? Dobra. Sprawdźmy ulta. Uwaga, ult. Bum! Nie mam pojęcia, co to było. Jeszcze raz sobie nabijmy ulcika szybko. Szarża jest taka sama, jak była. I strzelamy ultem. Uwaga, bum! Tak, to były sowy. Fajny skinek. Czy opłaca się dać za niego 199 gemów? O, zobaczcie, jak użyjemy hiperki, no to mamy podstawowy atak. Ale beka. W skali od 1 do 10 oceniam na 7. Raczej na tego skina się niestety nie skuszę. Kieł też otrzymał swojego nowego skina i nazywa się Dyniowy Kieł. Za 5000 blinksów można go kupić albo za 149 gemów. Wygląda mega fajnie, oczywiście to jest przebranie z programu Supercell Make, więc jakiś fan stworzył tego skina i wygrał w tym programie. No zobaczmy, czy ten kieł faktycznie kopie dynią. Rzuca dynię? Nie, czym on strzela? To jest taka płonąca dynia? Nie mogę skojarzyć, co to jest. Jakaś kula zielonego ognia, okej. Okay. Używamy ulta? Woo! Boom, boom, boom. Okej, okay, okej. Okay. Nie potrafię rozpoznać tych grafik. Jeszcze raz, użyjmy szarży. To jest taka zielona tarcza. Popcorn się czymś różni, czy nie? Popcorn jest chyba standardowy. Ojejku, jejku. Powiem wam tak, że mam mieszane uczucia co do tego skina. No niby fajny, ale jakoś nie jest spektakularny. Czegoś mi w nim brakuje. Więc w skali od 1 do 10 oceniam go na 6. Teraz przetestujemy sobie skiny z nowego sezonu, czyli z dziwnego cyrku. Sam otrzymuję mega fajnego skina. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow, to jest jeden z lepszych skinów. Mroczny klaun Sam. 2750 blinksów albo 79 gemów. Tego skina będę musiał mieć koniecznie w szafce. Jest zarąbisty. Jest złowrogi i chyba uważam, że to jest najlepszy skin do Sama. Teraz na ekranie wam się wyświetla kod QR, który musicie koniecznie zeskanować. Dzięki temu otrzymacie darmową emotkę. Zostawcie opeczkę w górę za to. Nie musicie dziękować. Zalogujcie się do BS-a i zobaczcie nagrodę. Okej. Okay. Nowy atak. To takie machanie pięściami po prostu. Dobra, dajmy ulta. Okej, okay, okej, okay, czyli szczęka poleciała. To jest fajne, to jest fajne. I zobaczcie, leży jego taka proteza, która wygląda jak sidła. Dobra, dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Za 79 gemów taki skinek jest naprawdę mega fajny. W skali od 1 do 10 daje mu mocną dychę. Pierwsza dycha padła dzisiaj, moi drodzy. Druga, sorry, Leon był też dychą. Lola też otrzymała swojego nowego skina. Jest to Kobra Lola. Będzie ona oczywiście dostępna z Ligi Mocy. My ją sobie wypróbujemy. I czas sprawdzić, czy faktycznie warto wbijać tą Ligę Mocy. O kurcze, jaki atak kobry, dobra. 10 na 10, od razu mi się spodobała. Zobaczcie, ja generalnie uwielbiam węże. Jeszcze ult jest zarąbisty. Klon też jest mega fajny. Identycznie wygląda jak Lola. Dajmy jeszcze sobie, okej, okay, zatrzymanie, tak wygląda aura. Dobra, w
skali od 1 do 10 daję 10. Warto wbijać meczyki. A wy sami ocencie ten skin w komentarzu. Wow, mega mocny. Moja ulubienica Nita też dostała nowego skina i uwierzcie mi, ten skin jest mega mocny. To jest mój ulubiony skin, czyli Nita z wielorybem, a teraz wyszedł nowy skin. Patrzcie na to. Nita z ciosami, czyli Nita z takim kozackim słoniem. Coś pięknego, 300 gemów. To jest must have w mojej szafce. Kupujemy. Fajny ma ten hełm w kształcie czaszki, mamuta, słonia. Wow, patrzcie co się dzieje z tym pakietem. Mega mocny. I ikona gracza jest mocna. Okej, sprawdźmy jak atakuje. Ona atakuje z piłeczki. Ale kozak. Nie mam pytań. Czyli ona jest trenerką słonia. I jak zabijamy postać, to mamy dodatkową animację. Zmienia się w cylinder i z cylindra wychodzi stopa słonia, czyli zdeptuje oponenta. Uwaga, dajemy słonia, leci. Wyskakuje z kapelusza. Ale kozak. Jak uderzy stopą, coś się dzieje? Tak, mamy taki wielki odcisk, tak? Jeszcze raz. Tak, mamy taki wielki odcisk stopy słonia. Piękna sprawa. I słuchajcie, Nita ma nowe dźwięki. Okej, haj, jest taki troszeczkę inny. I słoń normalnie trąbi przez trąbę. Robi turu. Słuchajcie. Ha! Piękna sprawa. O kurcze. Najlepszy skin w tym sezonie. 11 na 10. Poza skalą. Słuchajcie, jakie ma dźwięki. Jest mega złowroga. Bayron też otrzymał nowego skina. Jest to Conferencier Bayron. Bardzo fajny skin. Chyba najlepszy do Bayrona. I oczywiście 7 osób u mnie zgarnęło w odcinkach. Wystarczyło, że klikają pierwszy link w opisie i potwierdzają, że mają zainstalowane Brawl Stars. Wtedy mnie wspierają i dzięki temu brali udział w losowaniu, więc każdemu polecam brać udział w losowaniu, bo można zgarnąć takie kozackie skiny, co aktualizację rozdaje. Pamiętajcie, zostawcie subika, jeżeli jesteście nowi, a my lecimy, sprawdźmy go. Lecimy. Tyk, strzelamy takim fajnym okiem, okej. Mocne oczko, nie ma co gadać. Zobaczymy ulta, co on rzuci nam. Lecimy ultem. Woo! OMG! Fajne, fajne kolce wyskoczyły z ziemi, ale nie wiem co to była, jakaś fiolka z czymś magicznym, z jakimś potworem w środku. Patrzcie jeszcze raz, raz, dwa, trzy, leci. Ha! 10 na 10, bardzo fajny skin. Grom też otrzymał nowego skina i jest to skin, moi kochani, Królewski Grom. Należy do Podróż Wojownika, okej, to jest Podróż Wojownika. Bardzo fajny skin, 200 gemów, ale zobaczcie jak to wygląda. I te kule latające nad nim. Królewski Grom. Dobra, to nawet nie muszę go oceniać. Już jest 10 na 10. Ale faktycznie sprawdźmy do końca jego podstawowe ataki. Czym on rzuca? Tą kulką? Tak, taka kulka z mieczem leci. Woo! I się rozbija na co? Na miecze? Jeszcze raz, leci. Kulka z mieczem rozbija się na miecze, tak jest. Na takie szable. Dajemy ulta, uwaga, leci ult. Let's go! Wow, jaki wojownik kozacki! I co tam tarcze się pojawiły? Zobaczmy jeszcze raz. Wieżyczka jest chyba standardowa, z tego co widzę. Jeszcze raz damy szybko ulta. Leci ult, uwaga. Rzucimy tam na razie, żeby nabić kolejnego ulta. Leci chłop, bum. Rozwala, jeszcze raz. Tak, jest to taki jakiś, nie wiem, samuraj, ninja. O, zbugował mi się Grom, zobaczcie, nic nie robię. Co jest? Dlaczego on tak macha? Jest jakiś bug. Tak, on cały czas macha ręką. O co chodzi? To nie jest zły zadymiarz. 10 na 10. Najlepszy zadymiarz, czyli Frank, dostał skina, zobaczcie na to. Vanara Frank. On ma ogon od lwa. Wow, jaka maczuga. Mocne, kupujemy. 200 gemów. No i tutaj też od razu dajemy 10 na 10, nie? Po pierwsze fajne animacje. Po drugie mega fajny skin, ale wypróbujmy. Fajnie by było jakby ten skin podpalał ziemię. Uwaga, czy faktycznie tak będzie? Czy podpali ziemię? Bum. Nie, ale on respi dirta z Minecrafta. Co się dzieje? Czas na ulta, uwaga, ulcik. Bum! Okej, ej. Troszeczkę się rozczarowałem. Myślałem, że ten ult będzie bardziej ognisty. Bum! No! 9 na 10, niestety. To nie jest 10 na 10. Ult mnie troszeczkę zawiódł, ale i tak bardzo fajny złoty skinek. Buff, czyli kolejna z kultowych postaci, która zmieniła Brawl Stars strasznie. To jest naprawdę mega fajny skin, uwielbiam go. Też dostał skina. Brat Buu.
Zobaczcie na tą zbroję, ale jest kozacka. Jak to się lśni, ten kruk na głowie. Coś pięknego. Mamy to. I z tego co wiem, tego skina później można ulepszyć na takiego z awatara na złotego. Ale kozak, za 50 gemów go ulepszymy na kolejny poziom. Dobra, ten skin nazywa się teraz Naczelny Bu i to jest must have w mojej szafce. Zobaczmy jak strzela ten niebieski. Takimi rakietkami i one wybuchają jak fajerwerki, ale czad. Dobra, zobaczmy teraz totem. Totem standardowy, ale mnie to denerwuje, ten totem zawsze jest standardowy. Dajmy teraz bomby, lecą bomby. Okej, pojawiły się jakby kwiatki jakieś, lilie, coś takiego. Sprawdźmy teraz jak wygląda ten za 190, podstawowy skin. Czy ma jakieś dodatkowe animacje? No i teraz się okaże, czy brat Bu jest lepszy. Też strzela rakietkami, ale lipa. Totem ten sam, totem ten sam. No dobra, i dajmy jeszcze ulta tylko, pyk. W gwoli ścisłości, no niestety. Wygląda wszystko tak samo, tylko kolor skinka się różni, ale chyba nawet ten też jest mega mocny. Fajny. Wygląda jak w diamentowej zbroi. Czyli oba skinki dostają po 10. Edgar też otrzymał nowego skina i jest to Mecha Edgar model 01 za 50 gemów. Zobaczmy, czym on się różni od zwykłego Edgara, czy tylko wyglądem, czy też ma jakieś dodatkowe animacje i czy faktycznie warto pakować w niego kasę. Okej, mamy niebieskiego, zielonego i takiego zwykłego. Zagrajmy może tym zielonym. Okej, uderzamy i uderzamy tak samo jak w tamtym skinie. Nabijmy sobie szybko ulta. Ulcika używamy. Czyli jest wszystko to samo, tylko zmienia nam się kolor. Ja tego skina i tak oceniałem na 10, więc wersje kolorystyczne też uważam za bardzo fajne, ale wolałbym, żeby był jakiś taki jeden mega mocny cukierkowy, na przykład niebieski jasny z różowym niebieskim. Taki, wiecie, jeszcze grałby jakiś spocony gracz i wszystkich wyjaśniał takim trolującym skinkiem, to było mocne, ale ten zielony też jest fajny. Charlie też otrzymała nowego skina, jest to Rosie Charlie za ostatni poziom karnetu z dymiarskiego. Nie przetestowaliśmy ostatnio jej w odcinku, specjalnie poczekałem na ten odcinek. Uwaga, sprawdzamy, strzelamy jojem i te jojo jest jakby taką lilią. Okej. Okay. Bardzo fajny. Damy ulta teraz. I strzelamy kwiatkiem. Zamieniamy w róże! Ale piękne! Wbijajcie na maksa karnety bojowe. Kokon też jest inny, uwaga. Tak, kokon też jest różą. 10 na 10. Mega mocne. A zobaczmy, jak damy hiperkę. Hiperka. Ult. I pająki są czarne, dobra. Ult też działa w ten sam sposób. Czyli też zamienia w róże podczas używania hiperki. Fajnie. A tak ten skin wygląda z bliska. Bardzo fajny. Ten kwiat jest zsynchronizowany z jej głową. Okej, czyli ona tak naprawdę strzela mózgiem. Impulsem z mózgu decyduje, kiedy strzelić. Mega fajne. Gaz też otrzymał nowego skina. Harcerz Gaz. Okej. 29 gemów. Tanioszka. Okej, strzelmy. Czemu on strzela? Zwykłym balonem, tak? To nie jest nic specjalnego, dajmy ulta. Ale strzela pieskiem. Spooky teraz jest takim jakby pieskiem zwiniętym, ale on chyba też był taki, tylko że innego koloru. No dobra, nawet spoko. 5 na 10. Ale za tą cenę, czego się spodziewać lepszego. Mortis też otrzymał kolejnego skina, on ma naprawdę już dużo tych skinów. I mega śmieszny jest ten skin, zobaczcie. Mortis ma chyba teraz najbardziej odkrytą twarz ze wszystkich skinów. Jest to hokejowy Mortis. 149 gemów. Okej, zobaczmy. Okej, jest nowa animacja podczas ataku, czyli jak się poruszamy, Mortis niby zagrywa krążek. Okej, dajmy teraz gadżet, uwaga gadżet. Gadżet jest standardowo jak zawsze i ulcik. Strzelamy krążkiem, no. Ojejku, jejku, nie wiem czy to było takie fajne. Skin fajnie wygląda, zamiast łopaty ma teraz kij hokejowy, ale ten ult jest chyba beznadziejny, jeszcze raz. No jest beznadziejny jak dla mnie. Model skina mi się mega podoba. Ulcik średni, więc 7 na 10. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu spoko loko skiny. Pamiętajcie, żeby korzystać z kodu FAREL w sklepie. Trzymajcie się, hej!